Dobry wieczór, dziewczęta, chłopcy i wy, młodzieży starsza. A także dzień dobry dla tych, którzy oglądają nas rano. Wszystkim wam życzymy miłych, dobrych świąt, wesołego jajka i to właściwie wszystko, co mamy wam do powiedzenia. Nie no, chyba jeszcze coś nagramy. A dobra, to jeszcze, ale to szybciutko wiesz. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiarz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. Zero.fuksiarz.pl Robercie, mam do ciebie pretensje, bo ty sobie nagrywasz sam swoje własne programy, wypuszczasz solo, o mnie zapominasz, i potem jak jest jakiś smakowity kawałek do skomentowania, to co? To się okazuje, że jest już skomentowany. chciałem idę. przytulić, czy chciałem, żebyś się teraz nie gniewał na mnie. Potem no. się okazuje, że to jest wszystko już skomentowane i ja nie mam o czym mówić. Tak właśnie było. Ale jak chcecie na poważnie sprawę Ziobry, to Robert już nagrał komentarz do sprawy Ziobry, ale na szczęście sprawa Ziobry ma poboczne wątki, które są zabawne. Ona się ciągnie i będzie ciągnęła. Otóż yy, właściwie, kiedy już się wyda wydawało, że to już koniec, bo już po tych przesłuchaniach, bo przeszukiwaniach, przepraszam, już po tym, jak całą dobę przeszukiwano mieszkanie Zbigniewa Ziobry, odbyło się posiedzenie Komisji Śledczej, na której yy, miał zeznawać i zeznawał Michał Woś, ale jeden z tych, którego... Prze którego mieszkanie przeszukano. Michał Woś, 33 lata, a poseł na Sejm Rzeczpospolitej prawnik. Ale yy, co w tym zabawnego? Zabawne nie jest to, że pan yy, poseł tam zeznawał. Zabawne jest to, że Pani Magdalena Sroka, szefowa tej komisji, postanowiła być teraz zupełnie inną kobietą. Na nią bowiem, jak pamiętasz, spadły gromy. Że, że nie umie. No, że nie umie, że przychodzi taki Kaczyński i ośmierza całą komisję. No. Że pani Sroka w ogóle sobie daje w kaszę wszystko przez Kaczyńskiego. Oczywiście, jak no, zawsze. Okay. No, ale i na Srokę spadły padły gromy. Powiedziano, że trzeba ją w ogóle odwołać. I ona zaraz będzie twarda. Musisz być twardy. No i ona powiedziała, nie, dość tego. Nie będzie Sroki na miętko, będzie Sroka na twardo. Ja wam dopiero pokażę. Stroka na twardo jest lepsza od stroki na miętko? Jest lepsza, bo jest bardziej zabawna. Okej, okay, to się <noise> lubię. No i co? Ona postanowiła ukarać posła Wosia, bo poseł Woś nie przyszedł na posiedzenie komisji. Świadka nie ma. W związku z tym, jako eksperci komisji, doradcy rekomendujemy wystąpienie do sądu okręgowego. Z wnioskiem o ukaranie z uwagi na nieusprawiedliwione niestawienie. Bardzo proszę o uruchomienie głosowania. Kto jest za skierowaniem wniosku do sądu okręgowego o ukaranie świadka, który się nie stawił na wezwanie komisji? Nie przyszedł, ponieważ? To znaczy, przyszedł cicho. On przyszedł, tylko Spóźniony. się spóźnił. A dlaczego on Brak się spóźnił? Brak szacunku dla pani struki. i całej Wielkiej Komisji. Tak. On miał drobne usprawiedliwienie. Otóż on nie mógł przyjść, bo w tym czasie w jego pokoju hotelowym. Razem z nim odbywało się przeszukanie pokoju w Sejmie, no bo on jest oczywiście podejrzanym o to, że jakieś tajne rzeczy tam przetrzymuje. No I to ma go usprawiedliwić? Że go przeszukiwano w tym czasie? Tak, to, jego zdaniem to ma go usprawiedliwić. Ponieważ była u mnie ABW i prokuratura, to nie mogłem jednocześnie przyjść na komisję śledczą. Takie marne usprawiedliwienie sobie wymyślił. I e, pani sroki to nie przekonało. Nie, ona powiedziała, że w takim razie niech o tym zdecyduje sąd. A jak go zatrzymają na przykład na trzy miesiące, to dodatkowo pani sroka będzie go karać nieprzychodzenie? Będzie go wzywać codziennie, i za każdym razem codziennie będzie dostawał karę finansową. Nie, jest, to jest straszne. W ten sposób Wacet pójdzie z turbami. I w końcu trafi do aresztu za niepłacenie tak jest. tych kar wszystkich. Tak człowiek nie wyjdzie już z więzienia. Wpadł w spirale. Zadłużenia ze względu na działalność pani poseł Stroki. Działalność o tyle ciekawą, że przecież w zeszłym tygodniu minister sprawiedliwości, pan Bodnar, powiedział, że on w sumie nie zna żadnego przypadku nielegalnego użycia podsłuchu. Właśnie czekaj, bo ty wszystko psujesz, Krzysztof. Wszystko psuje. Znaczy komisję psuje w tym momencie. To znaczy to nie ty psujesz komisję, tylko minister Bodnar. Słuchajcie, drodzy Państwo, bo sprawa wygląda mniej więcej tak. Była sobie wielka afera pod tytułem Pegasus. To znaczy, PiS nielegalnie przez, y, podsłuchuje i śledzi wszystkich swoich wrogów politycznych. Tak. tak. W związku z tym dziennikarz Polsatu, Marcin Fiołek, spytał ministra Bodnera, czy, czy ta działalność za pomocą Pegasusa, ta cała inwigilacja, to ona w ogóle była legalna, czy nielegalna. I wiesz, co odpowiedział pan minister Bodner. Ja wiem, ale moi widzowie, nasi widzowie mogą nie wiedzieć. To im powiedz. Otóż powiedział, że legalna. Otóż powiedział, że na wszystko godził się sąd. A czy w jakimkolwiek przypadku ten Pegasus był zastosowany bez zgody sądu? Takiego przypadku nie znam. I to się nazywa zaoranie komisji i zaoranie sroki. Nie był potrzebny żaden Kaczyński, nie był potrzebny żaden woź. To wszystko jest funta kłaków warte, bo przyszedł pan minister Bodner i powiedział: Słuchajcie, na wszystko godził się sąd, więc jakby co to do sądu brytyjskiego. ale będą szukać dalej. Będą szukać dalej, bo może na coś się nie zgodził. I brawo, niech szukają. No nie szukają. Kto szuka, nie błądzi. Tak jest. Znaczy, było inaczej. Nie, kto pyta, ale niech nie będzie, że szuka. Nie, niech szukają. Szukajcie, i wy to może znajdziecie. Bóg jak całka karacz odbiera rozum. Kto jest za? Uwaga, narodzie. Teraz statement Krzysztofa Stanowskiego. My tu zawsze mamy takie narady. Weź coś, napisz teraz, albo w drugą stronę, żeby było w miarę porówno, ale nie zawsze nam wychodzi porówno. Więc chciałem powiedzieć, że rozjazd tego Funduszu Sprawiedliwości, i wszystkiego innego, to jest u Roberta w tym nagraniu, i tam sobie klikajcie, jak tu y, jesteście rozczarowani, że jest tego za mało. Co on powiedział przed chwilą, bo ja nie wiem? Ale w każdym razie chodziło mu o to, że jeżeli jesteście niepocieszeni, że my za mało tym razem opisie, to obiecujemy się postarać na następny odcinek. Nie ma już Tuska. I te zwyczaje się skończyły. Dobrze, to był statement, a teraz najładniejsza, oprócz oczywiście plakatów wyborczych, części dzisiejszego programu, czyli brat Pablo Moralesa. Kurczę, bo to jest niesamowite. Patrzysz na tych troli w internecie, jeden jak drugi, ten pisze, ten powtarza, ten atakuje, ten zionie ogniem, ten napiernicza, ten napiernicza. I sobie myślisz rany, ile to jest multikon, że po prostu z jakiejś farmy troli. Okazało się, że farma troli to jest dom rodzinny Moralesów, Moralesów. Ich jest dwóch, to są bracia bliźniacy jednojajowi w dodatku. Nie jestem sobą straszne. jestem nie sobą. Ale żeby nie było, ja nie żartuję. Okazało się, że Pablo Morales ma brata. Pablo Morales czyli. Bartosz Kopania. Ma brata bliźniaka jednojajowego. Marcina, Marcina może być, że Marcina. I oni są tacy sami i tak samo hejtują. Ich jest dwóch naprawdę. Ale jak to? Więc farma troli w jakimś tam mieszkaniu się odbywała. Ileś lat temu te trole wyszły na świat. O, Paweł, cześć. Ojej, tacy sami. Nie można za dużo pić, bo się potem dwoje w oczach. Bardzo śmieszne. Ale jakie to było cudowne, słuchajcie, kiedy się okazało, i to akurat znamy dzięki Salonowi24, że taki znany troll, no, ale taki naprawdę, taki hardkorowy, bo Pablo Morales to był hardkorowy troll opłacany przez Platformę. Że wydawało się, że już... Patrz, poczekaj, no po prostu robił... Ściśle tajne, ale niezwykle ważne ekspertyzy, które potem niszczono szybko, żeby nikt się nie zapoznał z ich treścią. No dobra, ale kiedyś się już wydawało, że mocniej niż Pablo Morales nie można, pojawił się na Twitterze, czyli portalu X, Kasper van der Hack. Kasper van der Hack to Marcin kopania, brat bliźniak Pablo Moralesa. I też jazdę urządzał wszystko. Ale wokół. co on pisał? No nie, nie wszystko mogę cytować, bo w prezencie napisał. Zesmnał <laughs> się Andriusza. Ale co napisał o Szymonie Owni? Że to jest leszcz o wybojałym ego i infantylny bachor. Dewiacyjny umysł Kaczyńskiego, żałosny psychopata, to oczywiście o prezesie PiS. Pusta jak bęben. Kto może być pusty jak bęben? Oczywiście Magdalena Biejat. Dlaczego oczywiście? No Bo on jej nienawidzi, bo uważa, że ona jest pusta okay. jak bęben kapeli Zenka Martyniuka. No ale to nie to jest najciekawsze, że ich jest dwóch. Najciekawsze jest to, że ich... Nie tylko zainteresowania, czyli hejtowanie ludzi okazały się podobne, ale, ale też czym... ścieżki zarabiania. Właśnie ścieżki chciałem powiedzieć, zawodowe. obaj zarabiają pieniądze dzięki komu? Dzięki Platformie. Ten pracuje dla Rafała Trzaskowskiego. Tak, konkretnie. jest prezesem spółki miejskiej. Zaraz nawet znajdę jej nazwę. Nie szukaj, co to jest za różnica. Tam. Spółka miejska to spółka miejska. Tak no dobra, pamiętam, to nie będę szukał. Spółka miejska w Warszawie poszedł tam na rok, bo miał taki. To jest, to jest cudowne wytłumaczenie. Od tam poszedł na rok, bo miał wprowadzić standardy korporacyjne. <głosy> <głosy> I wprowadził. Zasiedział się 7 lat, tam siedzi. Silnoręki. Wziął go rok temu dla okupu. Rodzice nie chcieli zapłacić i tak już został. Chcemy powiedzieć, że to i tak jest dobrze. Pomyślcie sobie bowiem, co by było, gdyby pani kopaniowa nie urodziła bliźniaki, ale na przykład tego czworaczki. Tego jeszcze nie wiemy. Poczekaj, ta farma może być większa. Moi wspólnicy! Stanisław. Nieczysław. Bliźniaki, cztery A skoro jesteśmy przy Rafale Trzaskowskim, trzeba powiedzieć, że Rafał Trzaskowski, o czym wszyscy wiedzą, nie przyszedł na debatę do kanału Zero. Bo no też do kogo miał przychodzić? Do tego leszcza? Absolutnie mu się nie dziwię. E, e, dziwię się czemu innemu. Że? że poszedł do TVP Info, ale nie temu się dziwię, że tam poszedł. Dziwię się temu mianowicie, że poszedł tam mimo, że twardo zadeklarował, że ta stacja już ma nie istnieć. Przecież był projekt ustawy o likwidacji TVP Info i Rafał Trzaskowski zbierał podpisy, a nawet, a nawet posłuchajcie, przypomnijcie sobie, co mówił. Śpieszcie się Państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało. Proszę bardzo, to jest Robert. Robert ma mnie. Na... A, Robert. To A, jest Robert. Robert, okay. Robert jest przyszedł Robert, z Rafał. To jest Rafał. Rafał jej rękę odpadł. W... E. E. Połamał się. Jego, ja mu dam swoją rękę. No więc to jest Rafał. Rafał miał likwidować to No bo podnieś go wyżej, bo powiesz, że go hejtujesz, że jest od nas. O, tak, tak dobrze. Rafał tak. ma dwa metry. Rafał miał e, likwidować Vp Info, ale na razie nie likwiduje, bo jeszcze musi tam wygłosić e, orędzie. Teraz... Ale jak już wygłosi, to zlikwiduje. Na pewno wtedy już zlikwiduje. Na pewno tak wtedy zlikwiduje. Jak już powie wszystko, co tak. ma do powiedzenia. Chyba, że on tam tak. idzie zbierać podpisy za likwidacją. Może pracownicy na przykład nie lubią miejsca pracy swojego. Oczywiście. I chętnie by się podpisali. Tak właśnie na pewno. Poza będzie. tym obok będzie miał Korwina. Korwin mu podpisze. Natomiast dzisiaj oczywiście ta współpraca wygląda zupełnie inaczej. Co, ja wiem, że Ciebie ciągnie do tego, żebyśmy teraz szybko przeszli przez bez plakaty wyborczej. Ale ja nie chcę jeszcze o tym mówić. Jezus. Nie chcę o tym mówić, bo e, chciałem, żebyśmy przywrócili honor województwu kujawsko-pomorskiemu. A myśmy mu odebrali honor? Tak. Pamiętasz sprawę Grudziąca? Pamiętam. Szukali pijanych kierowców nic. To prawda. Nie znaleźli żadnego. Na nie wiadomo ilu... <słuch> Ponad stu. Tak. No to jest dość uwłaczające dla polskiego województwa. Polskiego miasta Grudziąc. Tak. Na szczęście Bydgoszcz. Stanęła w obronie e, honoru. I co tam? Znaleźli tylko pijanych kierowców? Słuchaj, w ciągu jednej doby policjanci w Bydgoszczy zatrzymali czterech kierowców, którzy rażąco złamali prawo. Jeden miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Detal. Drugi, sądowy zakaz prowadzenia. Padła też pijana kobieta kierująca Oplem. Ale tylko hmm. 2 promile, więc e, nie, to, to ciągle nie jest to. Za czwartym kierowcą, nastolatkiem bez uprawnień, będącym pod wpływem narkotyków, policjanci musieli ruszyć w pościg. E, to on już nawet nie dublet, to więcej to. to jakiś miał 16 bingo. lat, nie miał prawa jazdy, był pod wpływem narkotyków, I a uciekając się... przed policją zgubił tablicę rejestracyjną i zderzak. <laughs> więc samochód też nie był w najlepszym stanie. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze... Młodzi naprawdę, młodzi ratują honor województwa kujawsko-pomorskiego. Tak, ale nie tylko młodzi, bo chciałem o, powiedzieć, że opowiedzieć ci historię... staruszka. Piotra Kupichy. Wiesz co to jest, wiesz, co to jest Piotr Kupicha? <laughs> Jak anioła głos, usłyszałem ją, powiedziała patrz. Ja nawet na <laughs> tak ja ja... nie wiem kto to Jak jest. Jak to? Nie wiem. Zespół Fil. Okej. Okay. A teraz chodź. Tu do mnie poczuj się Skąd on swobodnie. On nie mów, że tego nie znasz. Cała Polska to zna. Znacie Every Night? Przy mnie bądź, Ja będę przy tobie, Krzysztof A teraz? Ja będę Słuchaj, Piotr Picha. Ja tu mam taką przerwę. Nie, między... nie, nie, to, to, to nie jest tak, że jak słyszysz piosenkę Chodź tu do mnie, to masz przyjść do najbliższej osoby, która stoi obok ciebie w autobusie, gdzieś się tu... przy... nie. Nie, to nie, to... nie, 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 nie. No, muzyka myślałem, może że być tłem. Może ta mu muzyka może być tłem na która ma Ci, ma ci tylko wiesz, no, ocieplić dzień. No dobrze, a do puenty proszę. Tak, Piotr Kupicha. Wystąpił w programie TVN, to już jakiś czas temu było, mhm. w którym jeździł luksusowym e, samochodem. No jeździł, oni go nagrywali, on sobie jeździł. No zdarza się. Tak. No, a jakiś kolo to oglądał w telewizji. Usiadł sobie tam, wiesz e, wziął chipsy, obiadek czy coś innego, piwko. I patrzy, jak ten Kupicha jeździ i wynotował <noise> wszystkie momenty, gdy <noise> złamał przepisy. O rany, jaki! I Kupicha i... stracił prawo jazdy. Przez skutek. tego bałwana? Nie przez siebie. No, daj spokój. Poszedł do programu telewizyjnego i dał się nagrać, jak yy, łamie przepisy drogowe, jeździ i rozmawia z tym dziennikarzem. No i na sam koniec, yy, na sam koniec nie ma prawka. <noise> <noise> to jest straszne, ludzie, nie chodźcie do TVN-u stracić. Było jazda. pełno kamer i miałem okazję przejechać się Ferrari, Kalifornią. I rozmawiałem z dziennikarzem. Dziennikarz na fotelu pasażera. Bardzo fajna rozmowa. Ja sobie jeździłem trochę. Tutaj linia ciągła, tutaj taka. Y, tutaj y, przerywana, ja troszeczkę na tą ciągłą najechałem, tutaj hmm. jakaś strzałeczka mi zgasła, ja skręciłem w prawo. To jest piękne, że jakiś kolo siada przed telewizorem z notatnikiem. I przez to no. ale, ale czy nie uroczy, żeby tak Piotra Kupicha idzie Dzień Dobry TVN zaorać? Już dzwonimy do paku, a to e. Przyszło mu 16 punktów. Mówi tak, yes. To tutaj muszę e, przeprowadzić normalną procedurę, ponieważ zostało takie zgłoszenie wysłane. Opowiada, jak dzwoni do niego policjant. Że Pan jeździł samochodem po Warszawie w dzień dobry TVN. Mówię, no tak, i tutaj przyszło 16 punktów. Mówię, no ale jak to 16 punktów? Za co? <grym> za co? Dobra, panie Pocze, to jest zwykła procedura. Poproszę blankiecić prawa jazdy obcina e blankiecik, blankiecik prawa jazdy obcinamy. Czyli już miałem 10 punktów plus te 16 za przejażdżkę no. urodzinową. w Dzień dobry TVN. Tam no dobrze, sposób, teraz tak. puenta tej historii? Nie ma, po prostu cieszę się z czyjegoś nieszczęścia. Przed świętami on tak ma. W ogóle bardzo lubię i szanuję zawód policjanta, zresztą sam bardzo często jestem przebierany za y, y, tego pieska. What? <laughs> Czy teraz, drogi Krzysztofie, zamiast chrząknięcia, będzie dalszy ciąg pytania, nie. możemy wreszcie przejść? Nie. nie, ponieważ nie jest to ostatnia osoba, z czyjej nieszczęścia się cieszę. Jezus. Robert Karaś, fad na dopingu, słyszałeś o tym? Tak, to akurat słyszałem. Co prawda nie wiedziałem, kto to jest Robert Karaś, ale jakoś mi nie się Nie wiedziałeś, kim jest Kupicha, nie wiesz, kim jest Karaś. Nie ja wiem. nie wiem, co ty jesteś za człowiek. W każdym razie to jest straszna historia. Dobrze, to najpierw wyjaśnij takim, jak ja, kim jest Robert Karaś. E Serio mówię. On biega w kółko? Bardzo wolno, ale bardzo długo. Nikt, Jest idiotą, nikt, tak? Nie, po prostu nikt nie ma tyle czasu jak on. On potrafi biec na przykład 10 dni. Bez przerwy? Bo inni chodzą do pracy, wyprowadzają psy na spacer albo dzieci do szkoły zawożą. On biegnie w tym czasie cały czas. I on się z tego utrzymuje? Poniekąd. Tylko, że mimo, że wymyślił dyscyplinę, w, w, którą uprawia w zasadzie sam. I to nie potrafi pobić rekordów w tej dyscyplinie. Uuu. Co jest pewnym osiągnięciem. Ponieważ ilekroć pobije rekord, to się okazuje, że był na koksie. Ale teraz jest najlepszy. powiedz mi, przepraszam, on sam wymyślił dyscyplinę, sam nie ją poprawia, no z grubsza. I A. Ma jeszcze jakiś ten? Wystarczyłoby, że dopingowe... żeby niczego nie wziął i każdy jego wynik byłby rekordem świata. No tak. Ale niestety kiedyś wziął. Ale to kiedyś ma znaczenie. O. Bo on twierdzi, że stał złapany teraz na dopingu. Dlatego, że półtora roku wcześniej coś zażył. I to się po prostu tyle czasu utrzymywało w jego organizmie. Biedactwo. Tak. I on tak z, za każdym razem? Tak, ponieważ kiedyś, kiedyś on po prostu wpadł do kokciołka z magiczną miksturą <grym> i to już jest w jego organizm. On z tym nic nie zrobi. Nie? nie, Obelixie, ty nie. Wciąż jesteś pod wpływem napoju. Teraz Biedny. mówi wprawdzie, że według jego najnowszych wyliczeń za cztery miesiące już będzie czysty. <grym> Wcześniej mówił, że ta substancja utrzymuje się 72 godziny w organizmie. Mhm. W związku z czym, Teraz skoro za 4 miesiące, półtora roku plus 4 miesiące, jeśli za 4 miesiące ma zamiar być czysty, to z moich wyliczeń wynika, że po raz ostatni ma zamiar wziąć koks za mhm. 3 miesiące i 28 dni. Nie, inaczej. To wynika, że on wypił rzeczywiście wiadro tego, tego płynu, wiesz? I on się tak długo utrzymuje. No czekamy na nowe starty Roberta Karasia. Musi tylko znaleźć trzecią organizację, bo w dwóch jest już, będzie zeskwalifikowany. Musi znaleźć trzecią, która tym po W bieganiu prostu... w kółko. Tak. A jak się ten sport nazywa? Bieganie w kółko, tylko po angielsku trzeba to nazwać. A, rozumiem. Ja, walker on. <grym> <grym> Ultra. Mówisz, że ja powinienem słyszeć o tym kolesiu? Tak, on jest <grym> bardzo znany. Ma żonę, e, Agnieszkę Wodaczyk. Je... No dobrze, no ka każdy ma jakąś żonę. Ale no nie każdy żonę ma żonę Agnieszkę żonę? Wodaczyk z filmu Sara. Dlaczego 40-letni facet nie może kochać 16-latki? A dlaczego 60-letni nie może kochać 12-latki? Może zostanie tatuś przy rybka. Twoja żona jest znacznie fajniejsza niż Agnieszka Wodaczek. Marta, ja to mówię. Nie znam Agnieszki Wodaczyk, ale to zakładam, że ale... tak. <grym> Przepraszam. Ale świnia. Przepraszam. A ten... To był ostatni program a z Wierzchowym Krzysztofem. A tego nie wytnie Szymon tego nie wytnie. Wiem, nie bo oczywiście. Jest Teraz możemy przejść, ale zanim przejdziemy, Jezu, przejdziemy, nie. przejdziemy w sposób taki. Ty się nie spieszyłeś przypadkiem? Spieszę się bardzo, dlatego przyspieszam. Teraz mówię <laughs> bardzo szybko. Przejdziemy w sposób dynamiczny do <laughs> plakatów i filmów wyborczych, ale chciałem Ci opowiedzieć historię człowieka. Ty historię możesz? człowieka, który się nazywa Patryk Lewicki. Patryk Lewicki jest politykiem. Polityk, tak jak się jest, człowiek śpieszy. To się diabeł ja cieszy. Dobrze. No Patryk Lewicki jest politykiem. Politykiem. No. I to jest polityk zawodowy. No. Zawodowy w tym sensie, że jest naprawdę zawodowcem, mianowicie nie y, poglądy nie mają wielkiego znaczenia. On, Dla pro, on po prostu ma marzenie. Ma mhm. marzenie znaczyć coś w polityce. Przechodził przez. Y, Różne partie. Był WSLD, Potem był blisko PiSu i Mejzy. Teraz jest Trzecia Droga. Mhm. Cały czas tam był bezpartyjny, cały czas lawiruje. Zdarzyło mu się popierać Komorowskiego, ale też o, Dudę. Naraz? Tak, naraz. No właśnie o to chodzi. Problem polega na tym, że zastosował złą kolejność. Ponieważ najpierw kradł, a potem chciał być politykiem. To rzeczywiście zła kolejność. Najpierw immunitet, potem kradzieże, drodzy państwo. Żebyście to zapamiętali, nie na odwrót. Jak będą najpierw kradzieże, to nie będzie immunitetu. Tak, czyli najpierw musicie wejść do Sejmu. I pod, tak. no, tu mi patrzcie, tu. Najpierw Sejm, tak? Później kradzież. Odwrotnie nie. Nunu. Nu. 300 tysięcy buchnął. Znaczy, wyłudził. No, jak zwał, jak zwał. No. Został skazany za to. Oj, oj, oj. Więc zostaje mu już nie mógł kandydować. Kandydowała jego żona, ale to zostawmy małżonkę w spokoju. Sam powiedziałeś, każdy ma żonę. Znaczy, nie każdy akurat. Mhm. Ale... No i teraz startuje w wyborach samorządowych. A z jakiej partii tym razem? Tym razem trzecia droga. A, okej. Okay. I chciałem ci pokazać, że tym razem wreszcie ma naprawdę dobry pomysł. Bo już nie te górnolotne hasła jakieś. Tylko, uwaga, jutro Tłusty Czwartek. Zapraszam na tradycyjne pączki na ulicach lubuskich miast i wsi. Patryk Lewicki. I masz jaki pączuś. Nabijaliśmy się już z imion. Będziemy się nabijać dzisiaj z nazwisk, ale z wyglądu jeszcze nie było. Panie Patryku. Jesteśmy z Panem. Dla Pana widzę Tłusty Czwartek trwa cały rok, ale już wystarczy. A teraz znowu spróbujemy zrobić to, co wtedy. I znowu się nie uda. Czyli na hasło raz, dwa, trzy... Zmieni się z tyłu tło. Raz, dwa, trzy! Ło, wow, zrobiłeś jeszcze Cristiano Ronaldo. Siii! Naprawdę. Muchas gracias <grym> aficionado. Pana Teraz będziemy przechodzić przez pary kandydatów. Tak. Będziemy wybierać, kto kogo woli. Poprosimy pierwszą parę. Czacze zatańczy para numer jeden. Krzysztof Bosak i Kamila Kajak. Andrzej... Co? Nie, nie, nie. śmiej się z mojego kandydata. Nie śmie... Patrz na swojego, patrz na swojego. Jezu, nie. Andrzej Ale Akien. dlaczego on jest moim kandydatem? Ja go nie wybieram. Biegiem ku lepszemu powiatowi, Wyszkowski Spider-Man. Jezus Maria. Ale w sensie, że go pająku ugryzł też jak na tym filmie? Czy Dobra, co? wygląda naprawdę bosko, wygląda zjawiskowo. Wygląda Ale pra... czy zagłosowałbyś na kogoś, kto się przebrał za Spider-Mana na plakacie? Nie. Ale, za czy, Supermana? Ale, czy ty, ale czy ty byś zagłosował tak. na pana Dariusza Jasaka? Wiesz dlaczego? Wiara, siła, męstwo jest dobra. jest dobra. Skojarzyło mi się to z tym, że Arabia Saudyjska ma przewodniczyć <noise> jak? Komisji do Spraw Równości w ONZ. O Jezu. E, tak. Słuchaj, no. ale on jest rzeczywiście, nie, on jest dobry. To trzeba przyznać, wygląda zjawiskowo. Ja, ja ci powiem tak, dlaczego listy. ja bym zagłosował na niego. Męska Wiara, siła, męstwo. To nasze zwycięstwo. Męska wspólnota. To jest moje hasło? Tak. I to mnie łączy z nim. Panie Darku? <grym> Panie Darku, bądźcie razem. Czekaj, no ja muszę tak jak on. Pa. Bądźcie razem, tak jest. Ale że co, że ja mam świerka? Ostatnio naprawdę był pan Kloc, który chciał posadzić Kloca i była pani Żuraw, która mówiła, żeby zapuścić Żurawia, a teraz jest pan Krzysztof Aleksander Świerk, który reklamuje się jakże oryginalnym hasłem posadź świerka w powiecie. Ja uważam? Że tutaj zastosowanie może mieć hasło, uważaj o czym marzysz, bo może być to zrealizowane. W przypadku polityków hasło: posadź świerka, może nabrać drugiego życia z czasem. To prawda. Może zostać on posadzony. Ale za to na przykład twój. E Konrad Rączka? Jezus, Maria. Jaki jest problem? Czy bolączka? Czeka na was Konrad Rączka. Matko Boska. To są rymy godne Krzysztofa Stanowskiego z Tomika Wierszy. Oczywiście, że tak. Nie wstydzę się tego. Gdyby nie to, że pan Konrad już wymyślił ten wiersz, to ja bym go wymyślił. I taki właśnie bym napisał. <grym> Bo jesteś głupi i nie umiesz pisać się z tym pogódź. Widziałem te twoje zaginione poematy. Ale ile można o tych plakatach? Przecież mamy XXI wiek, 2024 rok. Teraz się nagrywa filmy. A filmy w tej kampanii są lepsze od plakatów. Krzysztofie, czym nie chcesz poczęstować tym razem? Najpierw ci przeczytam. Wolę metrykę zamienić na merytorykę, ponieważ liczy się działanie. Wspólnie dla Legnicy i teraz zobacz co się dzieje w Legnicy. Dzieje? W Legnicy o kurczę, ja nie jadę do Legnicy. No nie, bez przesady. Nie jestem taki stary, żeby pamiętać dinozaury. Nie jestem taki stary, żeby pamiętać dinozaury, dlatego pokazuję Wam dinozaury. To jest zupełnie logiczne. Nasza odpowiedź na parki Jurajski. <ścoughs> Z Legnicy. Wspólnie dla Legnicy, naprawdę. Ja mam dla Ciebie lepszego gościa. Przebijesz to? Moim zdaniem tak. Pamiętasz gościa, który obiecywał, że załatwi wyjazd na... Koncert ACDC. Tak, bo do pan... sławy. Tak, to tutaj mamy przykład drobnego plagiatu. Nawet takiego zmodyfikowanego, bo był też kandydat na prezydenta Gorzowa, zdaje się. Albo Zielonej Góry, już mi się Starbucks. wszystko... Starbucks. Tak, pan Starbucks. No to teraz. Zobacz to. Nowe miejsca pracy, globalna marka. Pomysł pojawiający się od lat. Wiecie o czym mówię? Cheeseburger dla wszystkich mieszkańców. McDonald's, Gorlica. Bardzo to pycha się niezdrowym jedzeniem i y, mówi, że on, jak na mnie zagłosujecie, to cheeseburger dla każdego, bo będzie McDonald's w Gorlicach. kto będzie właścicielem tego McDonalda? On czy ktoś inny? I to naprawdę jest najmniej istotny fragment tego wszystkiego. Ja oddam no, głos na kogoś, kto y, będzie obiecywał utworzenie KFC, gdyż KFC to sponsor kanału Zero. Dziękuję. Okay. Bardzo proszę. W ten sposób y, mamy za sobą reklamę, natomiast ja muszę powiedzieć jedno. Zdumiewa mnie jednak to, że kandydujesz do Rady Miejskiej, czy tam powiatu, czy czegokolwiek, i masz mieszkańców za kompletnych idiotów. Znaczy, rozumiesz, A że rozumiem, że. Co u... w tym stumiewającego? No jednak wiesz, nawet jeżeli uważasz, że to debile będą na ciebie głosować. To powinieneś się jakoś się ukrywać. Nie, o, ja uważam, że to jest bardzo. że co, że obnoszenie się z pogardą do wyborców. Hej, ja... debilę, zagłosujcie na mnie, będziecie mieli McDonalda. Totalnie się z tobą nie zgadzam. Że co? że totalnie uważasz, z... że to jest jakiś którzy nie widzieli to jest McDonalda? Efekt bardzo dobrze przeprowadzonej analizy. Mhm. Popatrz na człowieka. Usiadł sobie ze swoimi ludźmi i powiedział tak: kto będzie na mnie głosował? A oni mu powiedzieli, słuchaj, no tak Nikt. szczerze, tylko debile. <laughs> Dobrze, to jak możemy, jak możemy zdobyć serca debili w takim razie? No to może obiecamy im, że będą cheeseburgery mogli jeść. Znakomity pomysł. Znakomite. Czy ten pan miałby ofertę dla innych osób, nie debili? To znaczy, wydaje się, że niekoniecznie. No właśnie, więc idealnie kampania dobrana do zapotrzebowania. Pod target. Masz Oczywiście. target. On jeszcze będzie szefem dużego polskiego... Think tanku. Think tanku, jak to się mówi? No, czegokolwiek. Tych, tych, co doradzają. To będzie twój doradca w twojej kampanii prezydenckiej. W kampanii mojej prezydenckiej. Będzie w tym tanku. <noise> Tego się spodziewajcie. A skoro jesteśmy przy filmach, które są lepsze od plakatów, to trzeba powiedzieć, że amerykański Spider-Man został zaorany. Czyli ten z yy, Wyszkowa? Tak. Yy, został zaorany przez yy, Świdnik. W Świdniku o. jest polski nasz superbohater. Zobaczcie film. Gdy w mieście Świdnik mieszkańcy potrzebują pomocy, wtedy nie wiadomo skąd pojawia się on. Super burmistrz. Marcin Magier. Ja podejrzewam, że to może nie być prawda. Że gdybyś był w Świdniku i zepsułby ci się samochód, to nie byłoby tak, że za pleców nagle wyszedłby ci gościu z akumulatorem i robił tak. Tylko wyszłaby policja i powiedziała, że stoisz w niedozwolonym miejscu i masz mandat. No mi golfa! No weź! Pojebie, po no! Ale poczekaj, bo ty nie załapałeś mojego dowcipu. Wyobraź sobie, że stoisz, odwracasz się, a tam jakiś gościu przebrany w, w, w jakąś rajstopę robi z akumulatorem tak. Mhm. Załapałem, to jest bardzo zabawne. Jak będę miał wolną chwilę, ale jestem w pracy teraz, no nie mogę się teraz śmiać, tak? Jak będę miał wolną chwilę, pójdę do domu, to się wyśmieję. Ale... No i przegromi teraz. Podobne wytłumaczenia, że to był żart, ale ty nie zrozumiałaś, słyszałam już setki razy. Drogi Krzysztofie, Jezu, jak my cudnie wyglądamy. Jedno jajo, drugi mazurek. Też, y trzy jajeczne? Prawie jak ci Moralesowie. I trzech mazurków. To się nie może udać. Chcieliśmy Państwu życzenie złożyć, ale chyba już zrobiliśmy to na początku. Tak, nie musimy tego robić po raz drugi. Ja chciałem powiedzieć, żebyście się, się niczego nie bali. Ostatnio pojawiły się informacje, że młodzież boi się matematyki i pojawiły się też postulaty, żeby ją w zasadzie zdelegalizować, tą matematykę. Matematykę całkowicie. Żeby się ludzie nie bali. I Pamiętajcie, jak matury. jest tyle raz, dwa, trzy, to są trzy. To Więc nie bójcie się matematyki. niczego, bo jak się za bardzo będziecie bać, to będą wszystko delegalizować. Tak może się skończyć. Widzimy się za tydzień. Co tu gadać? Będzie jeszcze zabawniej, bo to będzie ostatni program przed wyborami samorządowymi. Chociaż, gdzie nie gdzie, będzie pewnie jeszcze druga tura w wyborach prezydenckich. I tam też musi się dziać. Tak czy owak, do zobaczenia. Bawcie się dobrze. Uważajcie... A nie się... za dobrze. Uważajcie z tym śmigusem, dingusem. Będzie też prima aprilis, czyli czas czerstwych żartów. Także jak ktoś wam zrobi czerstwy dowcip, to pomyślcie wtedy o nas, ciepło. Pa! Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Zero ryzyka dla nowych graczy w Fuchsiasz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. Zero.fuchsiasz.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.